sesję, to w piątek było, podjęliśmy decyzję, że to trzeba szybko dzisiaj. Ja tak jak zawsze mówiłem, że nie potrzeba tu wniosków dawać. Jest taka potrzeba, to robimy to, bo potrzeba, ale tak wyszło, że już wczoraj nawet, kiedy z panem Mieszkiem, z panią Agnieszką rozmawialiśmy, Ania już wczoraj dzwoniła, że dzieckiem ma planowaną wizytę u lekarza, Jacek, że ma o tym być firmie, no do kilkunastu ludzi, Jadzi nie ma, też się zbiegło. Porządek został dostarczony w poniedziałek, wszystkim także. W ciągu 5 dni to zrobiłem. Na tą chwilę nie mamy kworum, także nie mamy sensu co dalej robić. Nie mamy sensu nawet otwierać, bo nie możemy. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, mając tę sytuację na uwadze, nietypową, ponieważ ustawodawca, jak pan przewodniczący przywołał artykuł 20 ustawy o samorządzie gminnym, przewidział sytuację, w których może zachodzić potrzeba nadzwyczajnego, pilnego zwołania sesji. I wtedy z wnioskiem do przewodniczącego rady występuje wójt, burmistrz, prezydent, a przewodniczący rady zgodnie z dyspozycją artykułu 20 ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym zobowiązany jest taką sesję zwołać w terminie 7 dni, czyli od złożenia wniosku ta sesja nie powinna być zwołana później niż w terminie 7 dni. Ten obowiązek pan przewodniczący wypełnił. Na dzień dzisiejszy została zwołana sesja, lecz obecnych radnych jest 2, 4, 6 osób. To znaczy, że nie ma kworum do podejmowania decyzji. Wobec czego, interpretując przepisy ustawy o samorządzie gminnym, uważam, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby pan przewodniczący wobec tego braku kworum zwołał sesję na najbliższy możliwy do odbycia sesji dzień. No, otwarcie sesji jako otwarcie i stwierdzenie braku kworum powinno nastąpić. Ja mogę odczytać, także tu jest, nie ma problemu, na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z 11 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustawy 2016 roku, pozycja 446 i 1579. Otwiera 37 kadencji sesji Rady Miejskiej. Porządek obrad, no to przeczytamy, to było, co pan burmistrz wystąpił, otwarcie oczywiście stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad. Czyli sesji Rady Miejskiej, podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta gminy na rok 2016, kwotą kwestii kredytów dla uzdolnienia dzieci i młodzieży miasta gminy Dolny nad Wisłą. Punkt 5. Zakończenie obrad sesji. Także przygotujemy zaraz z panią Magdą tutaj porządek na poniedziałek 14 i myślę. Kworum nie mamy, 6 osób. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, witam media. W każdym razie, Panie Przewodniczący, otworzył Pan sesję. W drugi punkt powinien Pan stwierdzić kworum, tak? To nie nastąpiło, tak? No i dalej nie wiem, czy Pan zamyka tą sesję, czy kontynuuje, tak? Bo nie wiem, co robić. No bo obecności przedstawiły mnie 6 osób, liczyliśmy na 15 obecnych, 2, 4, 6. A ja chciałbym jeszcze Państwu po prostu przypomnieć, czy zakomunikować, dlaczego ta sesja, ponieważ
musimy, to nie jest tak ważne, ten drugi punkt, punkt B, czyli stypendia, ale zmiany w budżecie. Jesteśmy zobligowani do tego, aby tą sesję zwołać. Ja poproszę o przedstawienie szczegółów przez panią skarbnik, dlaczego ta sesja akurat w tym, a nie innym terminie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W związku ze zmianami budżetu, które muszą nastąpić wcześniej, niż rozmawialiśmy z panem przewodniczącym na temat sesji, która miała być na koniec listopada. Jednak do końca listopada nie możemy czekać w związku z dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Musielibyśmy te zmiany dokonać najpóźniej do, chcieliśmy do 9 listopada. Jeśli jest to niemożliwe, najpóźniej tego 14 listopada chcielibyśmy wnieść zwiększenie dotacji w związku z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrzyń nad Wisłą. Jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W związku z tym zwiększymy plan dotacji. Dotacja wpłynie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i jesteśmy zobligowani do zapłacenia wykonawcy tego demontażu w odpowiednim terminie, czyli w terminie 14 dni od dnia otrzymania tych środków. Także no niestety 28 listopada byłoby to za późno. Dobrze. No nie ma problemu, także słowa na podstawie listy obecności, nie mamy kworum, także nie mamy tutaj. Zamykam prady. Panie Przewodniczący, czy od poniedziałku do dzisiejszego dnia ja też mam obowiązki i uważam, że mój obowiązek obywatelski jest taki, ażeby uczestniczyć, a nawet z przeprosinami nawet na pół sesji, a jeżeli muszę być, to nie o to chodzi. Ale uważam, że tu jest troszeczkę nie fair i nie gramy równo w tej grze. Nie dla dobra całego ogółu, całego naszego tutaj małej ojczyzny, tylko gramy coś innego, a ja nie umiem coś innego zagrać. Ja też jestem dyspozycyjny, kiedy potrzeba, to pani by zaproszała do sprawy wysokiej, ja są jakieś dokumenty do wysłania, czy coś nie ma za problemu. To co ja od razu wtedy, jak już podzwoniłem, przy niektórych gdyby obrażeni, że zmiana nie jest wyborców, taka sytuacja. Wezmą sobie pod uwagę, kogo wybierają dla radnych. I to głośno trzeba mówić na każdym zebraniu miejskim. Muszą sobie uświadomić. A to już jest sesja? Tak. Znaczy to nie można się do końca mówić, są sytuacje, kiedy kogo wybierają dla radnych. Że nie są odpowiedzialni. Są sytuacje, kiedy tak. Skoro pan tak szybko tę sesję zamknął, ja teraz chcę powiedzieć, bo nawet pan nie umożliwił radnym, którzy przyszli, zabrania głosu. Proszę pana, panie radny, bo zgodnie z ustawą samorządnie, jeśli nie ma kworum, to nie dyskutujemy nad danymi sprawami. Ale to nie chodzi o sprawę. Tu kwota przeniesiona tych środków, że zwołanie sesji, gdyśmy zwołali do dzisiaj przy wszystkich, to chodzi o 2700. Panie Przewodniczący, czy ja mogę powiedzieć, jak już nawet już po tej sesji, czy panu nie przeszkadzać? Poza kulisami, może pan już mi dać głos? Proszę bardzo. Bo jeżeli taka sytuacja nastąpiła, to powinien pan chociaż zapytać obecnych radnych, którzy przyszli, o swoje zdanie na temat, co zrobić dalej. Może przerwać tą sesję i kontynuować na następnym dniu? Tam nie szuka rozwiązania, tylko od razu otwieram, zamykam. Już tu nie będę się tutaj silił na ocenie postaw tych ludzi, którzy nie przyszli, bo pan mówi, jak pan mówi, że niektórzy tam do lekarza, niektórzy tego. To jest ewidentne, panie przewodniczący. To jest bojkot, to nie jest to, że ktoś jest niemożliwe, żeby 10 nie mogło przyjść. Jeżeli bojkotują obrady sesji, które są najważniejsze, to jest wymówienie społeczeństwu służebności, społeczeństwu, które ich wybrało. I jeżeli tak mamy postępować, to rozwiążmy radę, niech komisarz się zajmie zarządzaniem gminy, to robi lepiej niż my. Bo takich sytuacji być nie powinno i nie może. Dziękuję bardzo.